Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Cały czas bodźcowanie swojego organizmu składnikami odżywczymi, dostarczanie cały czas pokarmu, to, że my się odzwyczajamy od głodu, powoduje, że my przestajemy być wrażliwi i stajemy się oporni na sygnały naszego organizmu. No naprawdę chorobami cywilizacyjnymi w tej chwili i jakby no, takimi dysfunkcjami, które są praktycznie no, powszechne, jest insulinooporność i leptynooporność. Insulinooporność, czyli stan, w którym nasze komórki, w ogóle jest tak dużo wolno krążącej glukozy we krwi, bo cały czas jemy, nie dopuszczamy w ogóle do organizmu, żeby jakieś tam czyszczenie się odbywało, nasze komórki przestają być oporne, przestają być, przepraszam, wrażliwe na insulinę. I pojawia się sytuacja, w której ta glukoza cały czas krąży w tym krwiobiegu. Pojawia się szereg chorób właśnie związanych z otyłością, bo często mówi się tak, że co było pierwsze, otyłość czy insulinooporność? No i jakby jedno to jest pokłosie drugiego, powiedzmy. Ciężko jest stwierdzić jajko i kura, dokładnie. No. Podobnie jest z leptynoopornością. Leptynooporność to jest hormon, który ma nas alarmować o tym, że okej, jesteśmy syci. I leptyna jakby... Mówi się, że im więcej człowiek ma tkanki tłuszczowej, tym więcej ma tej leptyny, ponieważ leptyna wydzielana jest przez adipocyty, czyli komórki tkanki tłuszczowej. Ale paradoksalnie, gdyby tak było, nie byłoby otyłych ludzi, bo oni mają tak, dużo tkanki tłuszczowej, dokładnie. Dobrze informowani. Tak, oho, jestem syty, nie jem, a właśnie przez to, że jest przerost napływu tych środków, tych składników odżywczych, tego pożywienia, że po prostu no, kolokwialnie przeginamy pałę po prostu z tym, to organizm staje się po prostu rezystent i my nie czujemy w ogóle tej leptyny. I z leptynoopornością boryka się naprawdę coraz więcej osób i nawet osób szczupłych. Nie potrafimy osiągnąć... Ale tak samo z insulinoopornością. Też to nie tak. Musi być związane z nadwagą. Bardzo często insulinooporność związana jest właśnie, to też niestety dotyka większości kobiety, bo tak jak mówiłam, gospodarka hormonalna kobiet to jest po prostu... góra, milion zależności, ale nawet szczupłe dziewczyny, które często borykają się z zespołem policystycznych jajników. Jak wiemy, to też jest teraz praktycznie chyba co druga, co trzecia dziewczyna w takim okresie rozrodczym, szczególnie jeśli jeszcze bierze antykoncepcję, ma zespół policystycznych jajników i często są to dziewczyny bardzo szczupłe, a cierpią na insulinooporność. I te wszystkie, właśnie tak jak często mówię, że żeby wyrzekać się przetworzonej żywności, wyrzekać się cukru, tych niedobrych rzeczy, nie dlatego, żeby tylko otyłość i nadwaga, żeby być fit. Nie, tu chodzi o to, że te wszystkie elementy wpływają holistycznie na to, że później, w starszym wieku, będziemy borykać się z tymi problemami i szereg badań. I tak naprawdę nie widziałam w tej chwili analizy, która mówi o tym, że nadmiar pożywienia, no bo że nie ma takiego badania. Absolutnie. Sama wiem jeszcze z podwórka, wiesz, laboratoryjnego, kiedy badaliśmy myszy. Niestety tak, badania robimy na zwierzętach po to, żeby móc coś światu pokazać, czy nawet stworzyć leki. Też miałam bardzo duży z tym problem, na szczęście pracowałam na komórkach, nie na zwierzętach, ale badaliśmy zwierzęta, które karmiło się tak zwanym Western Diet, czyli jest to dieta i bogato tłuszczowa, i bogato węglowodanowa, i bogato... Po prostu bogata, dokładnie. Taka dieta, bardzo duży tłuszcz trans, bardzo niezdrowa. Boże, i co się okazało? Okazało się, że te myszy po pierwsze rozwijają zmiany w mózgu neurodegeneracyjne, rozwijają zmiany... Co to znaczy? To znaczy, że zaczynają dziać się w mózgu procesy dokładnie takie jak w przypadku choroby Alzheimera. Zaczynają się tworzyć stany zapalne w mózgu. Te myszy żyją dużo krócej. No, pod każdym względem jakby dieta przetworzona, dieta tak zwane żywienie ad libitum, czyli żywienie, że masz, myszo, miskę, zjedz ile chcesz, czyli w ogóle nie kontrolujesz jako badacz dawki podawanego jedzenia. No, na zwierzętach to dobrze, no nie zawsze te badania są wiarygodne, ale to mamy milion badań o tym, jak to jest bardzo złe. Natomiast to, co my widzimy w dzisiejszym świecie, że tak naprawdę przerost... Choroby przerostowe, właśnie, to jest super też ciekawe zagadnienie. Choroby przerostowe, tak zwane spichrzeniowe, czyli nowotwory są spowodowane na przykład nadmiarem cukru, różnego rodzaju choroby przerostowe związane z przerostem na przykład fibroblastów, ścianie miażdżycy, czyli wszelkiego rodzaju choroby serca, choroby neurodegeneracyjne, kiedy my mamy problem jakby z pewnymi złogami w mózgu, będziemy też może o tym zaraz mówić w kontekście choroby Alzheimera, ale to wszystko jest kwestia tego, że organizm nie usuwa pewnych resztek i jest przerost tego wszystkiego. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.